Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. A my kontynuujemy z miejsca mniej więcej chyba tego, w którym żeśmy przerwali poprzednią część. Jeżeli żeście jej nie widzieli, to zachęcam do nadrobienia zaległości. No cóż, lecimy zatem. Co my możemy tutaj zrobić? Rozejrzyjmy się może na początek. No nie, tutaj nie wskoczymy raczej. No wysoko było. O, mamy otwarte okno. No to hyc. Trochę tutaj zarosło. Jak widać, drzwi niestety zamknięte. No ale po co nam drzwi? Dobra, co teraz? Zaufaj mi i rób to, co ja, okej? No tak. No, stanął na naszej trajektorii skoku. No, rozbujajmy się, bo zamiast się rozbujać, to myśmy... O właśnie, o to chodziło. Jeszcze jedno bujnięcie. I hyc. No i tutaj wejdziemy. Też widać, że dawno nikt tutaj nie był. Ale za to my mamy świniaczka jakiegoś tutaj. Co to jest? Duży dzik z brązu. To nie świniaczek był. To był duży dzik z brązu. Tak to mniej więcej wygląda. No taka przywieszka. No cóż. Nie pogniewałbym się, gdybym takie coś dostał w postaci fizycznej. Fajna ozdoba. No widać, że już troszeczkę tutaj pocniedziała, ale fajne coś. No dobrze. Tutaj więcej chyba już nic nie zrobimy. Więc musimy niestety iść tutaj, o. Oj! O mały włos i byśmy spadli. I spróbujemy się przerolokować z dziebko dalej. No, tak jakby się nie udało. Musimy troszeczkę tą linę, jeżeli się uda oczywiście, bardziej wydłużyć, ale chyba się nie uda. No nic, rozbujajmy się na maksa. No i próbujemy. To wszystko zrobić, tak? No, coś w tym stylu. Tym razem poszło. A ja się zastanawiam, gdzie dalej. Chyba tędy. Ojojojoj. Co to za dziwne odgłosy? Coś dziwnego słyszałem, ale... To chyba... Trafiliśmy do bogatej dzielnicy. Ale nie mieszkalnej. Jak sądzisz, to jakiś budynek władz? Pewnie tak. Może radzili tu o zagospodarowaniu przestrzennym. Tak. I płacili podatki. Kto wie? No wygląda na bogatą dzielnicę faktycznie. Patrzcie, jak tu pięknie drzewo sobie wyrosło, od tak sobie, pośrodku tych filarów. Oj, haszczy tutaj pełno. Myślałem, że jakiś skarb, ale nie. O kurczę. Jakaś mordownia tu była. Z tego co widać, tu dalej nie przejdziemy. No nic. A no właśnie. Przynajmniej po części. Armaty, barykady. Co tu się wydarzyło? Doszło do jakiejś bitwy. To było pytanie retoryczne. Nie. Ale kto walczył z kim? I o co? Czyli mamy szkic tego. Niektórzy z nich noszą mniejsze ubrania. Bo żołnierze. Być może. Oj, coś tu było. Przez chwilę gdzieś coś... Błysnęło mi tutaj. No, spróbujmy dialog nawiązać. Czyli koloniści przeciwko żołnierzom. I jeśli to jest skarbiec, to ktoś ewidentnie próbował się do niego dobrać. Tak, oby mu się nie udało. Oby. Kurczę. Faktycznie niezłe pobojowisko. Jakieś armaty, no fragmenty armat. Niezła rozpierducha. Myszkuję po tych krzakach, bo może coś tutaj gdzieś uda się wyhaczyć, ale pełno muszek jakiś. Fuj, jak tu śmierdzi. Wirtualnym węchem to czuję. Zanim tu pójdziemy, to ja bym jeszcze tutaj zwiedził co nieco. Grobowa muzyka. Ale się nie ma akurat co temu dziwić, proszę bardzo. Kolejny skarb, zobaczmy co to jest. Mogolska waza. Mogolska waza. Tak wygląda. Dziubek ma. Ciekawe, co w tej wazie było przechowywane. Do czego ona służyła. Niestety nie wiemy tego. Chyba że ktoś z was wie, to niech napisze w komentarzu, a dostanie ode mnie serduszko. Tak, kochani, jeżeli będziecie pisali fajne komentarze, to będziecie za każdym razem dostawali ode mnie serduszka. Chyba dobry deal, nie? Zachęcam. Tak czy inaczej zachęcam. Nie, nie możemy tam już z powrotem przeskoczyć. Chciałem zobaczyć, co jest po drugiej stronie, ale... No nic. Dobra. Zobaczmy tutaj. No robi, robi. Patrzcie. Tu jakaś dźwignia, ale jeszcze moment, zanim ją podniesiemy, przesuniemy, to jeszcze chwilę tutaj są jakieś może, albo i nie ma. Nie ma chyba żadnych skarbów. No dobra. Czyli próbujemy. Albo i nie. Tak. O proszę. Pusty. Oczywiście. Sprawka Rafe'a? Nie. Nikt tego nie dotykał od setek lat. No. To co? Szukamy tropów? Tak, no szukamy. Łupieżcy Libertalii. No to poszukajmy czegoś. O? Złodziej. A no właśnie. O, tu coś było chyba, tak? Pusto. No i nic. Gdzie się podział skarb? A no właśnie, dobre to pytanie. Tu coś mamy? Pusto. Też pusto. Tu coś jest też? O, niezłe ciuszki. Jakiś mundur. Byłeś strażnikiem, co? Dobra robota. Powiem wam, że słabo to trochę wygląda. Co tu się do diabła stało? O, to jest pytanie. Dobre pytanie. A jeśli skarb się skończył? Wydali wszystko na podłogi z marmuru, a potem koloniści się wściekli, że ich forsa przepadła. No, możliwe. Tam co jest jakiś łańcuch zwisa z góry, patrzcie. Kolejna jakaś... jakiś kufer. O, coś jest. Coś znalazłem. No właśnie. Zobaczmy. Że jest w tak dobrym stanie. Przeczytajmy zatem. Sekcja G, regał B, zawartość, sporządzone przez R. Taylor. Zdjęcie sztylet wysadzany klejnotami. Założyciel Al-Basra twierdzi, że ten wysadzany drogocennymi kamieniami sztylet należał do cesarza Aurangzeba. Jeśli to prawda, to jest wart niebotyczną sumę. Zdjęcie perłowy słoń, czyli to drugie, które widzimy w środku mniej więcej. Małe arcydzieło w kolorze intensywnego indygo z perłowym siodłem. Kusi mnie, żeby schować go do kieszeni. Zdjęcie nefrytowa waza, czyli to ostatnie zdjęcie. Waza zachwyca misternością wykonania. Mogołowie mieli talent do obróbki nefrytu. Założyciel Al-Basra powiedział mi, że w jego imperium są całe warsztaty, w których wytwarza się wyłącznie takie przedmioty. No okej. Okej. Nie wiem, czy coś nam ta wiedza da. O, tu coś było chyba. Nie, to sprzączka. Tu kolejna jakaś... Jakiś kufer. Zobaczmy, co jest tutaj. Puchy. Pusto. Yazid Al-Basra, patrzcie. Złodziej wszędzie. Napis. Tu coś mamy? A no właśnie. Znajdź sojusznika. No zaraz znajdziemy sojusznika, tylko jeszcze bym chciał tak troszeczkę... Co to? O! Coś mamy. Stary wykaz. Mnóstwo skarbów. A no właśnie. No przeczytajmy może. Manifest ładunkowy okrętu Destiny płynącego do Libertalii z portu Kings Bay. 10 000 monet srebrnych mogolskich, 35 kg, 9 000 monet srebrnych mogolskich, 31 kg. Patrzcie, ile tego tutaj było. Nie będę tego wszystkiego czytał, no ale okej. Schowajmy to. Tutaj coś może nie. Tu nic nie widzę. O, tu jeszcze coś jest. Puste. O! No już, chwila, moment, sekunda. Jeszcze chcę tutaj się rozejrzeć. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. No. Co masz? Monety z Libertalii. To symbol Avery'ego. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. Ta. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra, no to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Tak, a potem w środku. Koloniści go rąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery. Tu. Ojcowie Libertalii. Oznaczeni słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zaharapcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Ha. Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? To mapa. Ta. A tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. New Devon. Czekaj. Avery był z Devon w Anglii. Ano był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. bo oni tam mieszkali. Proponuję wejść na tamtą wieżę i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. Zobaczmy notatka. No dobra. No, to jak tam wejdziemy? O. To jest dobre pytanie. Jasne. Gdzie jest nasz sojusznik? Jest tu. Nathan, chodź rzucić okiem. Idę. Dobra, gotowy? Krok pierwszy wykonany. Mówiłem, że coś będzie z tym łańcuchem. Dobra myśl. Co się tak dziwisz? No po prostu podziękuj. Dziękuję. O, dobra, zrobiło się szykownie. Wejdźmy tam. No ale czekajcie, co nam dało podniesienie tego żyrandola? Chyba to, że możemy się na niego wspiąć. Bo tu jest jeszcze jeden łańcuch od drugiego żyrandola, którego nie ma. Popatrzcie, tu po jednej stronie mamy tą korbę, czyli gdzieś ta korba powinna być też po drugiej stronie. Tak logika podpowiada. Ale jak tam się dostać? Lina tam raczej nie sięgnie. No właśnie. Przepraszam. Wybacz, kondent. Boldridge. Co? Depczesz po Boldridge'u. A, faktycznie. No i gdzie my jesteśmy? Tam jest coś do chwycenia się, ale... Dobra, no to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, ej, ej. Mhm. No właśnie. Ups, pośpieszyłem się. A nie mówiłem? Mhm. Tylko... Widzisz tę wieżę? Widzę. Tam nie doskoczymy raczej. Na tamtą część obawiam się. Oj. Że jeszcze żyjesz. Już prawie na miejscu. No nie zupełnie. Jak dzieciak. Tu coś mamy. Hej, podsadzisz mnie tam? Pewnie. Tam to znaczy gdzie? A, tutaj, dobra. Chodź, gotów? Jak nigdy. Okej. Dobra. Mam coś. Odsuń się. No to... leci! Chodź. Czy tu coś znajdziemy? Chyba nie. Wow, wow. Niezłe widoki, co? No jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? Da się tam zejść? Tak jakby. Chodź. Dobra. Jak myślisz, kiedy dotrzemy do New Devon? Za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. Nie wiem, dlaczego ta kamera pokazuje nam to z takiej perspektywy. Nie no, na górę nie mamy po co wchodzić. O. Coż tu się dzieje? No nie. Nie, no zaraz nas rozwalą. Nie bardzo wiadomo, którędy mam uciekać w tym momencie. To chyba był dobry pomysł. Serio? Skąd ten wniosek? Oj. Jak ja mam się rozbujać niby? Nie no, na górę tylko. Masakra. To jakiś obłęd! Chodu! Pomóż mi otworzyć te cholerne drzwi! Nie zatrzymuj się! Biegnij! Ej, tam! Widzę! O nie! to będę... Skop mu tyłek! Hej, sam skop mu tyłek! Okej, jeszcze raz. Chwila spokoju. Czy niekoniecznie? Co ty tam radzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Tak już czasem mam. Ta. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy... nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie nabrałem. Przegadajmy. Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. Daj spokój, Nadine, serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle, ale nas jest dwóch. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba że sama was załatwię. Aż w mordę. Oj! Możemy o tym pogadać? Nie sądzę. No nie. Zapomnijmy o niej. Musimy natychmiast zwiewać za nią. Ej! Uspokójmy się. Uspokójmy się, dobrze? A to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rafe, przecież on to zrobi. Nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Jesteś pewien, Rafe? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej. Nawet takiego? Sam, oddaj tę broń. Ostrzegam cię. Zrób to! Rafe! Strzelaj! Trzymać ogień, nie strzelać, mówię! Odłóż go. Spokojnie. Okej? Okay? Spokojnie. Nie martw się, Nadine. To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Samuelu, jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Ej! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu? A, targu? No, zaciekawiłeś mnie. No śmiało, słucham. Chwileczkę. Czekaj. Chcesz znaleźć skarb Avery'ego? Pomożemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. Ten gość ma naprawdę tupę. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, okej? Okay? Wykupić? Nathan. Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. O czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony. W Argentynie jakieś pół roku temu. To ja wyciągnąłem sama. Co? O. Wow. Co ci powiedział? Sam. Co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O Alcazarze? Serio? Smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas. Momencik. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Avery'ego, żyje. I ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie 2 lata szukał drugiego krzyża dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie. Czyżby? To jakaś bzdura. O! Sam, zaprzeczysz? Nate. O, Sam. Jezu, nie, nie. Posłuchaj, skarb Avery'ego jest nasz. Zawsze był nasz. Porzuciłem dla ciebie wszystko. Ej, słuchaj. Nate, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko, co nie ukrywam, Sam, bardzo źle mi robi. Ale to jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego, co pamiętam, jesteśmy złodziejami, węszącymi gdzie nie trzeba. Rafe? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę? Słyszeliście panią? Ej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to, Rafe, potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną. Wystarczy mi, Sam. Zaraz, zaczekaj, bo popełniasz błąd. Nie! Nathan! O Boże. Nate. Hej, Nate! Oto i on. A w ogóle kto tu mieszka? Nie mam pojęcia, ale to na pewno ten adres. Obserwuję to miejsce od dobrych paru dni. Dom jest pusty. No i jesteśmy. Wow. Ten dom jest wielgachny. czego mamy zacząć? Najlepiej od znalezienia wejścia, a później zrobimy sobie wycieczkę. No i słuchajcie, w tym momencie kończymy nasz odcinek. Spróbujmy dostać się do środka, nie tłukąc okien. A dalszą część zobaczymy już w kolejnym odcinku, do którego oglądania serdecznie Was zapraszam. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.